Cześć i czołem! Specjalna krótka przerwa w pierwszy dzień wakacji. I tak miałyśmy Wam zaproponować książki na wakacje, bo jak wiadomo, nic się tak dobrze nie sprawdza na wakacjach jak gruba książka i plaża, leżak albo cokolwiek innego. Hamak. Niektórzy mają hamak. I to się dobrze bardzo złożyło, bo Publio zaproponowało nam, że jeżeli wybierzemy dla Was 7 książek, tak zwaną wakacyjną listę osobistą, to codziennie jeden z e-booków będziecie mogli kupić za 14,90. Więc jeżeli nie zdążycie w tym tygodniu, to oczywiście będziecie mogli przeczytać te książki z biblioteki, od znajomych, kupić sobie itd., itd., ale jeżeli będziecie czujni, to od dziś codziennie jedną z tych książek będziecie mogli sobie kupić jako e-booka. I to jest bardzo różnorodna lista, która, mamy nadzieję, sprawi Wam dużo radości tego lata. Część tych książek już wspominałyśmy na przykład w naszej serii Teraz Czytam, albo w różnych tagach, ale teraz już mówimy o nich z pełnym przekonaniem, że warto je przeczytać, bo wszystkie mamy już za sobą. Dziś w poniedziałek zaczynamy o... Pragnienia Flanagana. Richard Flanagan, laureat Bookera, to jego najnowsza powieść wydana w Polsce. I takie dwie jakby narracje, relacje, nie idące w tym samym czasie, nie idące równolegle, jedna dotycząca życia i twórczości pewnego bardzo znanego pisarza, czyli Dickensa, a druga dotycząca pewnej rodziny, która postanawia adoptować, chociaż chyba to nie jest właściwe słowo, małą aborygenkę. Tak. No i jak się łączą te dwie historie ze sobą? Do Dickensa przychodzi żona, czyli połowa tej pary, która wcześniej adoptowała tę aborygenkę, i prosi Dickensa, żeby pomógł jej oczyścić pamięć o jej mężu. Mężu, który zniknął w czasie jednej ze swoich wypraw. Brzmi to trochę zagmatwanie, ale wcale takie nie jest, kiedy to się czyta. No i z pewnością zachęca do zgłębienia losów i życia prywatnego Dickensa, a nie tylko jego książek, ale też tych czasów. Dowiedzenia się też czegoś o Tasmanii, bo to tam się dzieje akcja. Jeżeli nie oglądacie tego filmu w poniedziałek i już nie zdążyliście z pragnieniem, to mamy dobre wieści, jest jeszcze parę innych książek, które na Was czekają. We wtorek Margaret Atwood. Ale nie opowieść podręcznej, o której możemy mówić bez końca i ją zachwalać, tylko Oryx i Derkacz, czyli pierwszy tom z serii Mad Adam. Tak, dzisiaj do mnie zgłosił się kolega i powiedział, że przeczytał już Rok Potopu, czyli drugą część trylogii, że bardzo mu się podobało i co on ma teraz czytać? Czy tą trzecią, czy może jednak wrócić do tej pierwszej? Więc tak. My zalecamy zacząć od pierwszej, później drugą, a na końcu trzecią. Zaskakujące, prawda? Jak ktoś przeczytał, tak jak Mateusz, od drugiej, to też sobie poradzi, ale jednak to, co dzieje się w pierwszej części, jest bardzo istotne, a dzieje się mianowicie to, że poznajemy głównych bohaterów, Jimmy'ego Yeti oraz Derkacza. To są tylko takie ksywki głównych bohaterów. Oni mają oczywiście prawdziwe imiona i nazwiska. Poznajemy historię ich dzieciństwa i to, jak to się stało, że Derkacz w pewnym momencie doprowadzi, nie do końca świata, ale blisko, bo doprowadzi do końca człowieka. To jest taka postapokaliptyczna wizja świata od Atwood, która, jak wiecie, potrafi snuć bardzo dramatyczne i smutne opowieści. No i świetnie opisany świat, w którym z pewnością żadne z Was nie chciałoby żyć. A niestety w czasie tej lektury mamy takie wrażenie, że to może być całkiem prawdopodobne, że się wydarzy. Ona tak potrafi tak pomieszać trochę to, co się wydarzyło, to, co się może wydarzyć. I tak, się tutaj okazuje, macie modyfikacje genetyczne, majstrowanie przy genach człowieka, problemy ze środowiskiem, problemy z rozwarstwieniem społecznym. Wszystko znane i zupełnie poważne, a w wersji takiej dystopijnej wybucha. Ale to wtorek. Jedziemy dalej. W środę książka, którą ja już kiedyś polecałam. To jest właśnie idealna książka na wakacje, jeśli macie na przykład 2 tygodnie wolne. Ja, bo ona jest taka. Tak, ja ją czytałam bardzo długo, dlatego że w międzyczasie czytałam 5 innych książek. Ona ma chyba
700-800 stron jest naprawdę grubaśna. Ale co to za książka? Wy nie macie problemu, bo w e-booku nie jest taka grubaśna. Przypadki inżyniera ludzkich dusz z Kworeckiego, Józefa Skworeckiego. To jest taki czeski pisarz i on opisuje trochę historię opartą na jego własnym życiorysie, bo on wyjechał do Kanady i tam był wykładowcą na jednym z uniwersytetów. No i po pierwsze, mamy takie zderzenie, to znaczy człowiek z komunizmu, lata 70. poznaje młodych ludzi wychowanych w dobrobycie i próbuje im wytłumaczyć, dlaczego właściwie ten komunizm jest zły, co tam się dzieje. I oni, jak na przykład opowiada, że znał jakąś osobę, która w czasie wojny zginęła w Auschwitz, to oni rozumieją, że on znał taką postać z filmu, bo przecież to było już tak dawno temu, że jak to? Jak można znać kogoś, kto był w Auschwitz? Tak, no i poznajemy też losy tego bohatera właśnie zanim pojechał do Kanady, z czasów wojennych, kiedy pracował w niemieckiej fabryce, kiedy zupełnie właściwie przypadkiem zaczął walczyć z hitleryzmem, chociaż wcale tego nie chciał i jakoś to jest taka właśnie czeska opowieść, czeski humor, taki trochę czarny, ale bardzo inteligentny, bardzo wciągająca, często smutna, ale często też w tym smutku bardzo wesoła i zabawna. A co mamy dla Was na czwartek? Na czwartek mamy książkę naszych koleżanek redakcyjnych, Święte Prawo. Małgorzata Zubik. Iwona Szpala. Wchodzimy sobie w zdanie jak zawsze, a one podobno sobie w zdanie nie wchodzą. Jak udzielają wywiadów, to podobno tak wygląda, jakby sobie czytały w myślach, więc musimy potrenować, Natalio. Już skończyłaś? Już w ogóle? Święte Prawo, czyli historia reprywatyzacji dekretu Bieruta i tego, co z niego wynikło nie tylko dla Warszawy, ale właściwie dla całej Polski. Hańba! Choć oczywiście o działkach warszawskich mówimy, jest to taka niesamowita historia, która uświadomi Wam, że tam, gdzie dziś jest Pałac Kultury, były ulice i one dlatego tak się dzisiaj dziwnie łamią, że Złota jest z jednej strony pałacu i z drugiej strony pałacu i Chmielna też jakoś tak kończy się dziwnie, a kiedyś wszędzie tam były budynki, działki, które do kogoś należały. To jest... Potem należało do kogoś innego, dziwnym trafem. A teraz znów mają należeć do kogoś innego. To jest niesamowita historia, jak kiedyś wspominałam, czyta się to wszystko jak kryminał i tak by się właśnie wspaniale można było podpierać tą rekomendacją, gdyby nie to, że to wszystko prawda. I strasznie wkurza. Strasznie wkurza to, że ktoś mógł kupić kamienicę, prawo do kamienicy za 50 zł, albo że na Karaibach są kuratorzy, którzy występują w imieniu osób, które dziś teoretycznie powinny mieć ze 110 lat, więc wszyscy doskonale wiemy, że już na pewno nie żyją, ale jednak sądy są innego zdania, że mogą być w Warszawie ludzie, jest ich całkiem sporo, którzy codziennie przychodzą obok budynku, który wybudowali ich rodzice i nie mogą nawet do niego wejść, albo że ktoś odzyskał kamienicę w centrum Warszawy tylko dlatego, że ktoś inny na początku lat 50. sfałszował dokumenty, podrobił testament, wpisano to do księgi wieczystej. On nawet poszedł za to siedzieć w więzieniu. Ale dziś to już nieważne, bo w księdze wieczystej jest wpis taki, a nie inny. Więc świetna lektura. Tak, skończyłam. Nie, chodzi o to, że się też emocjonuje się, bo emocjonuje się, bo to jest naprawdę niesamowita rzecz. No i to jest książka pierwsza na razie na naszej liście non-fiction, więc reportaż też znajdziecie, jeżeli lubicie takie książki. Piątaczek. Gugły. Violetty Grzegorzewskiej lub, jak to mówią na nią w Wielkiej Brytanii, Violetty Greg. No bo wyobraźcie sobie tych biednych Brytyjczyków. Żółka. No właśnie. I książka Gugły też gugłami nie jest, tylko ma tytuł Swallowing Mercury? Jakoś tak. A gugły, czy wiecie co to są gugły? Więc nawet jeśli nie wiecie, może nie będziemy Wam od razu zdradzać, co będziemy psuli przyjemność z czytania. Czemu nie? To książeczka, mała książeczka, taka dość poetycko napisana, w której cofamy się do dzieciństwa i dorastania na wsi w czasie PRL-u. Jest trochę śmiesznie, bo jak czytałam tę książkę w samolocie, to ciągle szturchałam naszą przyjaciółkę Basię i mówiłam, słuchaj, przeczytam ci coś, ale generalnie najbardziej to jest gorzko. To
to jest jednak historia o trudnych czasach, o czasach braków, problemów, zupełnie innych relacji międzyludzkich niż dzisiaj. No i to jest książka, która zdobyła serca nie tylko czytelników, ale i krytyków. Bo w tym roku to był wielki sukces polskiej literatury. Znalazła się na długiej liście Man Booker Prize, czyli międzynarodowego Bookera. Nie zdobyła go, zdobył go Grossman za Wchodzi koń do baru, o którym możecie znaleźć nasz odcinek inny. Ale i tak wielki sukces naszej autorki. Czekamy na kolejne jej książki. A my mamy dla Was jeszcze dwa tytuły na lato. Sobotni, czyli... Wilk stepowy, o, wilk stepowy, to jest... Justyna się rozpromienia. Ostatnio dostała w prezencie od naszego kolegi Julka Kurkiewicza kolejne wydanie, bardzo pozdrawiamy Julka. To jest książka, która cieszyła się olbrzymią popularnością w latach 60. ubiegłego wieku, więc śmiało możemy powiedzieć, że... Za czasów naszej młodości. Waszej. Śmiało możemy powiedzieć, że to arcydzieło światowej literatury. Hesse, autor tej książki, dostał zresztą potem literacką Nagrodę Nobla. A ja mam z tą książką wspaniałe wspomnienia, dlatego że w liceum miałam taki kurs języka polskiego, który nazywał się Ja a arcydzieło i każdy z nas miał wybrać jakieś arcydzieło i nie mógł powiedzieć. I ludzie wybierali bardzo różne książki. Był i Mały Książę, Harry Potter, i Paulo Coelho i naprawdę ludzie opowiadali o książkach, które do nich trafiają. Ja opowiadałam o Wilku Stepowym, którego dostałam od mojego przyjaciela Wojtka, czyli o książce, którą każdy z nas powinien zrozumieć, bo główny bohater ma wrażenie, że nie pasuje do świata, że w nim się takie dwie natury ścierają i musi ze sobą non-stop walczyć. Jest zresztą taka świetna piosenka Harry zespołu Firebirds, która moim zdaniem świetnie oddaje treść tej książki. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, to jest cykl insiderski żarcik. W Harrym Potterze jest Harry i Hermiona. W Wilku Stepowym, który powstał znacznie wcześniej, jest Harry i Hermina. Mnie bawi, ale książka naprawdę warta przeczytania, nie tylko dlatego, że ma taką pieczątkę, że Nobel i wielka literatura, bo to świetna taka lektura ku... No, po rozwadze. Ostatnia książka. Jest taka książka, której popularyzację włączyła się bardzo mocno moja koleżanka. Ma być czysto, Anny Cieplak, to jest książka o gimbazie, ale opisanej w taki sposób bardzo insajderski, można powiedzieć, ze środka. Bo Anna Cieplak, którą ty poznałaś i nawet pisałaś wywiad, pracuje z młodzieżą. Zna młodzież, nie wymyśliła sobie gimnazjalistów i ich problemów. I to bardzo widać w tej książce, że to nie jest takie to ja teraz usiądę i napiszę, jaka to jest młodzież. Czym te nastolatki się zajmują i jak one mówią. No więc jest oczywiście trochę świata mediów społecznościowych, jest trochę pierwszych doświadczeń alkoholowo-seksualnych, nawet sporo, ale jest też coś więcej, bo jest na przykład kurator sądowy, który tak naprawdę pojawia się w wielu polskich domach, jest trochę takiego pomieszania światów niepełnych rodzin patchworkowych i to, o czym rozmawiałyśmy kiedyś poza krótką przerwą, też nam się zdarza. Zdarza nam się rozmawiać. Jest to historia, która doskonale pokazuje, że świat dzieci wcale nie jest odłączony od świata dorosłych, w jakimś sensie jest ich odbiciem, w innym pochodną wydarzeń, które mamy w domu. Najbarwniejszym dorosłym charakterem w tej książce, moim ulubionym, jest macocha, jednej z głównych bohaterek, taka młoda macocha, wiecie. W naszym wieku mniej więcej. Tak, nowa żona pana taty, która jakoś chyba najlepiej rozumie to, co dzieje się z gimnazjalistkami w tej książce, a i tak... Ogólnie dorośli sobie w ogóle nie radzą. Nie. Nie radzą, nie rozumieją, nie wiedzą, co się dzieje. Próbują dać szlaban, zabrać internet, zabronić wychodzenia, a to nie do końca działa. Kontrskuteczne. Wydaje mi się, że to jedna z niewielu książek polskich autorów, która, być może się mylę i wtedy podpowiedzcie mi, co powinnam przeczytać, która tu i teraz bardzo dobrze pokazuje ten świat i może być ciekawą lekturą zarówno dla dorosłych,
że próbują zrozumieć to. Zresztą świetna rekomendacja na okładce od Ziemowita Szczerka, ale też dla nastolatków. Te nastolatki, które znam i które czytały tę książkę, bardzo się o niej dobrze wypowiadają, choć często mówią, że nie znają świata, który jest w niej przedstawiony. A nie znają go dlatego, że nie jest to świat bezpiecznych, społecznych szkół, gdzie wszyscy są zaopiekowani. To jest taka typowa Polska w terenie, gdzie nie wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Dwie nominacje do nagród literackich, do Nagrody Literackiej Gdynia i do Nagrody Gombrowicza dla tej debiutantki. Ja trzymam bardzo mocno kciuki. Ciągle jeszcze młodej, bo mniej więcej w naszym wieku. Młodszej od nas niestety, złe wieści. To już nie trzymamy kciuków, żegnamy. Trzymam kciuki za kolejną książkę, którą Ania pisze i nie będzie już o gimbazie, ale będzie to bardzo ciekawe o naszej młodości. Din, 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 din. Nie w latach 60. To są nasze książki na wakacje. W tym tygodniu możecie kupić w promocji, ale jeśli nie kupicie ich w promocji, no nadal je polecamy, bo to są dobre lektury. Lektury, złe słowo, ale czytajcie tak czy siak. Zachęcamy również, jak zawsze, do subskrybowania, trudne słowo, naszego kanału i zostawienia łapki w górę. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, chętnie też poznamy Wasze rekomendacje na wakacje. Co czytacie, bo te wszystkie książki my już przeczytałyśmy i chcemy teraz wiedzieć,